Siemaneczko. Przez te moje tutaj remonty, dajcie spokój, szkodajcie żyć, musiałem wykopać bambusa czerwonego. On już zaraz stał pod tarasem, a i tak mam tam grubą robotę, więc i tak musiałem go wykopać. Ale dzięki temu, że go wykopałem, ja wreszcie palmy i kordylinę widzę. Rany boskie, jakie one są wielkie. Ta mniejsza palma, wreszcie jakieś światło do niej dociera. Tu już trawa przestała rosnąć, bo tu był jeden wielki krzak, już praktycznie na 2,5 metra ten bambus. Oczywiście bambus się nie zmarnował, ja go wykopałem z ogromnym marginesem. Praktycznie on nawet nie poczuł, że coś się stało. Tak, bo to na szczęście był krzaczasty, więc takiego kloca z taką dużą ilością ziemi wykopałem, z dużym marginesem. Po prostu zrobiłem mu kopię w klej. Na drugiej działeczce sobie teraz rośnie, jest cacuś. Tak to wygląda. A dzisiaj będziemy sobie działać kosmetyka. Tak jest, kosmetyka. Ja wam powiem tyle. Fajnie mieć gęste palmy, ale zdrowych liści. Na przykład coś takiego to mi jest tu niepotrzebne. Po drugie, później ani tego schować, ani... Piękną, nowiutką koronę liści. Sztosik. Więc takie badziewie mógłbym sobie już podarować. Zobaczcie. Przecież to szpecia nie zdobi. I następne. I następne. W ostatnim odcinku wulkan dzieliłem. Wykopałem matecznika z odrostami. Podzieliłem i mam 6 odrostów. Wszystkie udało się uzyskać z korzeniami, więc dzielić się je da jak banany, ale czy przeżyją, to się okaże z czasem. Bo palmy to mają tak, że teraz jest pięknie, przez tydzień będzie pięknie, a potem zaczną po prostu marnieć w oczach. No i nic nie poradzimy. Ale musiałem go wykopać, bo ten wielki był padnięty i patrzcie, aż dotąd sięgał. Nie mieściło mi się już w osłonie, a jednak gdyby żył, byłoby inaczej, ale był padnięty, więc nie opłacało się go trzymać. Dobra. Wytnę tutaj, ten w ogóle jest złamany. Ten się w ogóle złamał. Styropian. O, tak jeszcze zostawię, piękne. No, będzie parę liści do wywalenia. I tak samo z Waszyngtonią. Ja nie jestem zwolennikiem wycinania dolnych liści, ale jednak przy dużo większych osobnikach. Zobaczcie, jak tu teraz trawę kosić. Jak to wszystko leży na trawie. To pierwsza sprawa, druga sprawa. Nieładny. 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 I tego też nieładnego się pozbędę. Także jak i Wagner, tak i Waszyngtonia do fryzjera. Na końcu trawę skoszę i obejrzymy sobie jakiś tam pseudofinał. Może jeszcze strachy karpusa dużego jakieś powywalam liście, bo ma też takie dziadostwo. O, na przykład tamto. Ma też takie dziadostwa, które szpecą, a nie zdobią, a tylko utrudniają życie innym roślinom. Po drugie są szarpnięte mrozem z każdej strony, więc... więc coś trzeba zrobić. Dobra, działamy. Idę po sekator. Jest tu więcej roślinek tak naprawdę. Jeszcze się przyjrzałem, które wymagają wygolenia. Na przykład zobaczcie tą kordylinę. Ten liść jest jakby już padnięty. One wiszą w dół, a tu jest ta fontanna taka. Też bym je wycheratał. Trochę słoneczka wpuścił. Czeka mnie dużo roboty. Dużo roboty. Oprócz tego
jeszcze robusty od spodu pod gole, bo tak samo leżą na trawie, a ja nie lubię jak leży na trawie, bo ciężko mi kosiarką jeździć. Zobaczcie jak się calutka odbudowała, caluteńka. A pamiętacie jakże to biedne, zgnite gloriozy? Zobaczcie jako jest wielgachno, jaka petarda. Ten odrost też sadził, już jest taki gruby. Fuu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. No i Miadzia. U, jaka lżejsza się wydaje. Ja nie dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liści poleciało. Dobra, teraz czas za Waszyngtonie się zabrać. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy.